Mój wykład, który dzisiaj, do Państwa przyszedłem, będzie dotyczył takiego zagadnienia z pogranicza teorii sztuki i etologii zwierzęcej. Temat jest dosyć, powiedziałbym, taki ekscentryczny. Nie stanowi jakiegoś głównego przedmiotu moich badań, ale przy okazji zainteresowań ewolucyjnych i związanych również ze sztuką, jakoś pojawił się w trakcie tych moich zainteresowań. Zacznę może od samej teorii sztuki, która jest jakby punktem wyjścia tych moich rozważań. Otóż kłopoty z definiowaniem sztuki są tak stare jak refleksja estetyczna. Znany wszystkim Władysław Tatarkiewicz, który dogłębnie badał tę kwestię, doszedł do wniosku, że o sztuce można powiedzieć na pewno tylko dwie rzeczy. Mianowicie, że jest czynnością człowieka, po pierwsze, a nie wytworem natury, oraz że jest czynnością świadomą lub ewentualnie wytworem tej czynności. Każde różne od powyższych twierdzenie wypowiadane o sztuce zawsze w końcu daje się obalić. Tyle Władysław Tatarkiewicz. Na tym dzisiejszym wykładzie postaram się sprawdzić zasadność tego ostatniego twierdzenia, mianowicie, że wyłącznie ludzką czynnością jest tworzenie sztuki. Spróbuję poddać jakiejś takiej analizie, która być może uda nam się tutaj osiągnąć jakąś konkluzję. W tych swoich badaniach na temat sztuki zwierząt posłużyłem się takimi trzema właściwie dziedzinami wiedzy badającymi sztukę z ewolucyjnej perspektywy, mianowicie estetyką ewolucyjną, ewolucyjnymi teoriami sztuki oraz analityczną definicją sztuki. Może pokrótce tutaj spróbuję przybliżyć, co mam na myśli, mówiąc o tych dziedzinach. Zacznę od pojęcia sztuki. No, cała jakby historia rozbija się o to, co rozumiemy przez sztukę. Tak? Jeżeli mówimy sztuka zwierząt, to w gruncie rzeczy, co mamy na myśli? Tutaj bez wątpienia teoria estetyczna nie ma zbyt wiele ciekawego do powiedzenia. Natomiast warto się przyjrzeć tym pojęciom, które są w historii estetyczną jakoś sformułowane. Więc pojęcie sztuki według teorii estetycznej tak naprawdę można podzielić na kilka takich etapów. Pojmowanie sztuki w ciągu ostatnich kilkuset lat myślę, że sprowadzało się do kilku takich punktów. Po pierwsze, można uznać sztukę za kategorię mało sensowną, pozbawioną znaczenia, a pojęcie sztuki za mało ścisłe i jakieś takie niespójne. I wydaje się, że ta koncepcja sztuki odnosi się w dużej mierze do sztuki współczesnej, do tego, co widzimy w sztuce przede wszystkim nowoczesnej, awangardowej czy postawangardowej. Po drugie, jest koncepcja dosyć popularna przynajmniej od kilku wieków w teorii estetycznej, więc mówiąca o tym, że nie istnieje uniwersalne pojęcie sztuki, a jedynie pojęcie wypracowane w ramach kategorii estetycznych sztuki zachodniej. I to pojęcie powstało w Europie w XVIII wieku i tak naprawdę sprowadza się do tego, co rozumiemy pod terminem sztuka wysoka. Kolejnym takim stanowiskiem w teorii estetycznej, które można tutaj odnieść do naszych rozważań, to bardzo popularne, zwłaszcza w XX wieku, podejście takie, które można określić jako konstruktywistyczne. A więc sztuka może być w całości opisana przez pryzmat pojęć takich jak kultura, tradycja kulturowa czy kulturowa różnorodność. To rozumienie sztuki zakłada, że tak naprawdę każda kultura ma jakieś swoje własne pojęcie sztuki, że sztuka poszczególnych kultur różni się od siebie
i możemy mówić o pewnych normach estetycznych przynależnych do danej kultury. Kolejne podejście teoretyczne w teorii estetycznej, mówiące o tym, czym jest sztuka, odnosi się do sztuki, która pełni jakąś funkcję. Więc od zawsze, czy też od wielu, nie od zawsze, od wielu wieków istniała sztuka religijna na przykład. Sztuka, która miała funkcje mimetyczne, ekspresjonistyczne, czy sztuka, która coś po prostu komunikowała. W wieku XX pojawiła się bardzo wpływowa kolejna teoria sztuki, tak zwana instytucjonalna teoria sztuki, która zakłada, że sztuką jest po prostu to, co dana instytucja związana ze sztuką uzna za działalność artystyczną, za sztukę. Więc jeżeli dany kurator lub dane środowisko, jakiś krytyk przyklei łatkę mówiącą o tym, że to dzieło jest sztuką, wówczas możemy uznać je za sztukę. Instytucjonalna teoria sztuki. Czyli to są jakby takie cztery główne stanowiska w teorii estetycznej, które mówią, czym jest sztuka lub czym sztuka nie jest, jakby rozszerzają te granice pojęcia sztuki. Rozwój nauk ewolucyjnych z ostatnich 20 latach spowodował, że zaczęto również zastanawiać się nad tym, czy sztuka może mieć coś wspólnego nie tylko z kulturą, nie tylko z tradycją, ale również z biologiczną stroną ludzkiej natury. I pojawiło się kilka koncepcji, które wkrótce teraz omówię, mówiące o pewnym ewolucyjnym pochodzeniu, czy o jakichś biologicznych, ewolucyjnych źródłach właśnie tej zdolności do tworzenia, czy też tego pędu do tworzenia sztuki. Więc jakby rozszerzam teraz tą naszą definicję sztuki o stanowiska, które czerpią swoją inspirację z dokonań nauk ewolucyjnych. I najpierw takie pewne ustalenia, pewne fakty, które wynikają z tych właśnie ustaleń nauk ewolucyjnych i również badań międzykulturowych nad fenomenem sztuki. No więc z tych badań dowiadujemy się między innymi następujących rzeczy. Faktów, które tak naprawdę były pomijane dosyć często we współczesnej teorii estetycznej, zwłaszcza drugiej połowy XX wieku, a które gdyby znajdują swą rekapitulację w tych teoriach właśnie związanych z ewolucyjnym podejściem do sztuki i smaku estetycznego. Więc po pierwsze, sztuka jest czymś uniwersalnym w ludzkich społecznościach. Nie istnieje kultura, która nie tworzyłaby jakiejś formy sztuki. Nie istnieje społeczność historyczna, współczesna, czy w jakikolwiek etapie ludzkiej historii, która nie tworzyłaby jakiejś formy sztuki. Dalej, sztuka przetrwała kilkadziesiąt tysięcy pokoleń. Dziś wiemy, że pierwsza sztuka pojawiła się, w zależności od tego, znów, co uznamy za sztukę, powiedzmy, jeśli są to malowidła naskalne, no to 40 tysięcy lat temu przynajmniej, więc to jest jakieś 100 tysięcy pokoleń, troszkę więcej. Co więcej, pomimo wielkiej różnorodności i różnych, powiedzmy, kombinacji, sztuka zwykle przybiera te same główne formy. No i to są oczywiście muzyka i taniec, manualne tworzenie wizualnych kompozycji, opowiadanie historii i poezji. Oczywiście nie jest tak, że w każdej kulturze występują wszystkie formy sztuki. Jedna grupa może być na przykład bardzo zaangażowana w tworzenie, nie wiem, masek rytualnych, natomiast nie mieć pojęcia o tańcu czy o poezji. Z kolei inne środowiska, inne grupy społeczne zajmują się innym. Więc nie jest tak, że każda forma sztuki występuje w każdej społeczności, ale zawsze któraś z tych form w jakiejś społeczności występować musi. Co więcej, można powiedzieć o sztuce, jeżeli weźmiemy pod uwagę te właśnie badania ewolucyjne, mianowicie, że wiąże się ona zwykle z wysokimi kosztami czasu, energii i zasobów. To, co w sztuce piękne, to, co się podoba, to, co sztuka, to, co sztukę charakteryzuje, to to, że artyści czy tworzący sztukę poświęcają na to wiele czasu, wiele energii i zwykle również pewne kosztowne zasoby, których są w stanie
które nabywają w sposób też jakiś wymagający odpowiedniego wysiłku. Sztuka ze swej natury wywołuje silne emocje. Z kolei to, biorąc pod uwagę perspektywę psychologii ewolucyjnej, jest wskaźnikiem, że ma to jakieś znaczenie dla organizmu. Więc sztuka, która z natury jest medium emocjonalnym, medium bazującym na emocjach, to ten fakt, czy ten wskaźnik pokazuje tak naprawdę, że musi to mieć jakieś znaczenie ewolucyjne dla organizmu. Jeżeli coś wywołuje emocje, to znaczy, że jest ważne również z ewolucyjnego punktu widzenia. Kolejny fakt dotyczący sztuki, odnoszący się do tych właśnie ewolucyjnych odkryć, zwłaszcza z zakresu psychologii ewolucyjnej, mówi o tym, że sztuka rozwija się niezawodnie u wszystkich normalnych ludzkich istot, bez specjalnego treningu, inaczej niż umiejętności czysto kulturowe, takie jak czytanie czy pisanie. Tego się musimy nauczyć. Natomiast podobnie jak na przykład umiejętność posługiwania się mową, która również pojawia się spontanicznie. Każde małe dziecko spontanicznie rysuje, spontanicznie śpiewa, wydaje dźwięki. Nie jest to oczywiście sztuka jakichś wysokich lotów, tak? Nie jest to sztuka przez duże A, nie jest to sztuka wysoka. Jest to sztuka jako pewien typ, rodzaj zachowania, które moglibyśmy określić jako zachowania artystyczne. Ponieważ jeżeli coś badamy z ewolucyjnego punktu widzenia, to tak naprawdę mówimy nie o obiektach artystycznych, które są produkowane w wyniku tej działalności, ale o pewnym zachowaniu, pewnym rodzaju zachowania. Więc mowa jest w tym momencie o zachowaniu artystycznym, zachowaniu, które możemy określić jako istotne z ewolucyjnego punktu widzenia. Na bazie tych odkryć, o których przed chwilą powiedziałem, czy tych takich ustaleń nauk ewolucyjnych, pojawiło się w współczesnej estetyce kilka teorii, które próbują wyjaśnić, co tak naprawdę sztuka mogła dobrego spowodować w ewolucyjnej historii gatunku ludzkiego. Jest kilka takich teorii, czy takich koncepcji, które próbują wyjaśnić właśnie sztukę z ewolucyjnego punktu widzenia. Więc po pierwsze, tutaj jak gdyby oddajemy głos samemu Karolowi Darwinowi, ponieważ to jest koncepcja, która wywodzi się bezpośrednio od niego, z jego drugiego największego dzieła o pochodzeniu człowieka. Mianowicie, że sztuka to jest pewien popis dobrych genów i tak naprawdę jej funkcja jest taka, aby przyciągnąć potencjalnych partnerów reprodukcyjnych, więc sprzyja selekcji seksualnej, dając przewagę reprodukcyjną tym, którzy tą sztuką się zajmują, czy to zachowanie prezentują, a więc jest takim ekstrawaganckim, w gruncie rzeczy bezużytecznym, tak jak on pawia, pokazem, ornamentem, którego celem czy główną funkcją jest przyciągnięcie potencjalnego partnera. No tak, ale tu się pojawia mały problem. Trudno odróżnić tak naprawdę zachowania artystyczne czy wyroby artystyczne od wszelkiego rodzaju innych popisów, na przykład od posiadania, nie wiem, drogiego zegarka, tak, czy samochodu, który właśnie być może przy szerokiej definicji sztuki można by uznać posiadanie drogiego samochodu za przejaw zachowania artystycznego, ale to już by było pewnie dosyć mocno naciągane, więc wszelkiego rodzaju popisy, które mają na celu właśnie ekstrawagancki, bezużyteczny pokaz dobrych genów, tutaj niestety się mieszczą w tej definicji. Niestety dla samej definicji sztuki, ponieważ właściwie nie można odróżnić w tym momencie tego zachowania artystycznego od każdego innego ekstrawaganckiego czy bezużytecznego pokazu. Kolejną koncepcją, która tutaj czerpie z ustaleń nauk ewolucyjnych, to jest taka, że sztuka jest produktem ubocznym ewolucji, czyli były pewne adaptacje w historii ewolucyjnej człowieka i jako produktem jakimś takim ubocznym była ta sztuka, która się pojawiła przy okazji właśnie dążenia do osiągnięcia statusu, które można uznać za adaptację, czy na przykład produkcji przedmiotów codziennego użytku i tam ktoś w pewnym momencie postanowił, że te przedmioty będzie upiększał i tak powstała sztuka. Tak? Więc sztuka jako produkt uboczny pewnych bardziej takich istotnych cech adaptacyjnych,
I tutaj ta koncepcja rzeczywiście broni się pod pewnymi względami. Nie rozstrzygam w tej chwili, czy rzeczywiście do końca, bo to jest jakby ciągle kwestia dyskusyjna. No i w końcu koncepcja, która ma również dużo rzeczy zwolenników, wiecie, że sztuka, podobnie jak język, na przykład język, ma wartość adaptacyjną, więc uprawianie sztuki, zachowania artystycznych daje przewagę ewolucyjną, adaptacyjną nad organizmami, które tej zdolności czy tych zachowań nie wykazują. Zwolennikiem właśnie tej koncepcji ostatniej, mówiącej o tym, że sztuka ma wartość adaptacyjną, jest autorka właśnie pierwszej książki z tej takiej dziedziny, którą moglibyśmy określić jako estetyka ewolucyjna albo ewolucyjna teoria sztuki, Ellen Bissanayake. Książka się nazywa Homo Aestheticus, ale w tej chwili właściwie w literaturze przedmiotu pojawiło się już więcej pozycji, na które tutaj zwracam Państwa uwagę, zwłaszcza dwie pozycje wywodzące się, napisane przez autorów nowozelandzkich. Jakoś tak się zdarzyło, że obaj są mieszkają w Nowej Zelandii. Znaczy, jeden już nie mieszka, bo właśnie mieszka, ale już spoczywa w grobie, ponieważ zmarł mu się nie tak dawno. Denis Dutton, autor bardzo poczytnej i książka, która okazała się wielkim sukcesem, The Art Instinct. Jest przygotowywane polskie wydanie tej książki, polskie tłumaczenie, także całkiem niedługo być może uda nam się to mieć tą książkę również po polsku. I ostatnia pozycja, która się całkiem niedawno ukazała, to jest The Artwood Species Stephena Davisa. Znaczy różnik to, że jeden pochodzi z wyspy tej północnej, a drugi z południowej. Natomiast rzeczywiście prekursorką tego podejścia jest Ellen Bissanayake i jej książka Homo Aestheticus. Zresztą napisała również kolejne książki dotyczące, natomiast ta jest taką powiedzmy prekursorską dotyczącą tych badań związanych z ewolucyjnym podejściem do sztuki. Pokrótce chciałbym jeszcze powiedzieć o tych takich koncepcjach, które w ramach tych trzech podejść się pojawiły w tych książkach, ale również w innych. Otóż mamy takie stanowiska właśnie tutaj w dyskusji o adaptacyjnej funkcji sztuki. Jedne to są stanowiska, które zaprzeczają tej adaptywności sztuki jako istotnej cechy ludzkiego przystosowania czy adaptacji do adaptacji umysłu. I to jest na przykład metafora pendentywu, tutaj zwłaszcza Golda i Levantina, metafora sernika dla umysłu Stevena Pinkera, metafora silnika spalinowego. To nie będę może się rozwodził nad tymi koncepcjami, odsyłam tutaj zainteresowanych do poszczególnych rozdziałów. Oczywiście koncepcja ekspozycji seksualnej, czyli to, o czym mówił Darwin, została rozwinięta przez Geoffrey'a Millera w jego książce Umysł w zalotach. On to bardzo pięknie pokazuje, jak właśnie altanniki tworzą te piękne swoje gniazda i tak naprawdę przyrównuje tą działalność do działalności współczesnych artystów. Na ile to jest rzeczywiście słuszne połączenie, to już jest inna kwestia. Ciekawa koncepcja sztuki jako gry poznawczej, że tak naprawdę poprzez kontakt ze sztuką, poprzez działania artystyczne trenujemy swój umysł do innych rozgrywek społecznych i sztuka jakby pomaga, jest takim treningiem przed rzeczywistymi wyzwaniami, które czekają nas w grupie społecznej, takim jakby przystosowaniem się do rzeczywistych zdarzeń. Sztuka jakby pomaga to robić taką symulację tych rzeczywistych gier społecznych. Kolejna taka funkcja sztuki, którą tutaj już bardzo szybko postaram się opisać, więc sztuka jako środek psychologicznego uporządkowania, jako pewna czynność, która sprawia, że człowiek po prostu jest w stanie się zebrać w całość i zwłaszcza w sytuacjach jakichś trudnych psychologicznie się pozbierać. Koncepcja sztuki jako spoiwa społecznego, to zwłaszcza Ellen Bissanayake tutaj właśnie przoduje w tej koncepcji. Jeżeli spojrzymy na społeczeństwa prehistoryczne, pierwotne, to rzeczywiście taniec
wspólne uczestnictwo w rytuałach dawało pewną taką stanowiło pewien łącznik ten społeczny pomiędzy poszczególnymi jednostkami w grupie i też właśnie pomagało jakoś się tej grupie przetrwać czy w obliczu trudnych zdarzeń. To tak naprawdę gwoli wstępu, natomiast teraz przejdę do samego tematu, który dotyczy sztuki zwierząt, czy istnieje sztuka zwierząt. Cała ta koncepcja dotycząca sztuki zwierząt wywodzi się tak naprawdę od jednego autora, antropologa Desmonda Morrisa, bardzo znanego, tyle znanego co kontrowersyjnego, autora ponad 30 książek, m.in. Naga Małpa, Trzeci Szympans. No i w zeszłym roku wydał on książkę w wieku 87 lat, w tej chwili tyle już sobie liczy. Wydał książkę pod tytułem Artistic Ape, czyli artystyczna małpa człowiekokształtna, tak? Co ciekawe, Desmond Morris, który tworzy tak naprawdę od lat 60., był już autorem książki o powiedzmy instynkcie tworzenia sztuki. Wiecie, jego pierwsza książka nazywała się Biology of Art. Mało kto o niej słyszał i tak naprawdę niewiele o niej wiemy. Natomiast Desmond Morris jest oprócz tego artystą, jest malarzem, ekspresjonistą, więc jego zainteresowania sztuką jak gdyby tutaj się są ze sobą związane. No więc Desmond Morris opisuje różne przypadki czy przykłady sztuki zwierząt. I oczywiście tutaj o słynnych altannikach już wspomniałem, jak Państwo pewnie wiecie i słyszeliście, są to ptaki, których samce przyozdabiają swoje gniazda po to, aby przyciągnąć samice właśnie. To nie są gniazda? Altanki, oczywiście, bo to jest wszystko na ziemi. Przystrawiają w różny sposób, w zależności co jest pod ręką, tak? Jeżeli są puszki Coca-Coli, no to na przykład puszki Coca-Coli, tam na wszystko co się świeci, co jest kolorowe i co się rzuca w oczy. I tak wyglądają te przykładowe. Oczywiście trudno uznać, że tak naprawdę tutaj mamy do czynienia ze sztuką. No, mamy do czynienia z czymś, co jest ładne i co ewentualnie pobudza nasz zmysł estetyczny, natomiast chyba na sztukę to jest za mało. Przynajmniej tak twierdzi Morris. Zresztą tutaj warto się jeszcze raz odwołać do tej jego książki, a mianowicie zdaniem Morrisa źródeł pierwszej sztuki należy upatrywać w takich wydarzeniach o szczególnym znaczeniu dla społeczności jak zakończone sukcesem polowanie, narodziny dziecka, rytuał inicjacji, na przykład wejście w dorosłość, akt małżeństwa, wyprawa wojenna, śmierć, a więc również pogrzeb i rytuał pogrzebu, a także wspominanie zmarłych i strach w obliczu przesądu. W takich sytuacjach ludzkiego życia, zwłaszcza w czasach prehistorycznych, pojawiała się sztuka. To były okazje, przy których właśnie mieliśmy do czynienia z zachowaniami artystycznymi. A więc, jak się wydaje, głównym powodem pojawienia się sztuki w ewolucyjnej historii człowieka było uwydatnienie szczególnych, wyjątkowych momentów i zdarzeń towarzyszących człowiekowi, ale też uczynienie tych zdarzeń bardziej wyjątkowymi. Tak? A więc w konsekwencji w jakiś sposób takie celebrowanie ich, czy też poradzenie sobie z nimi w sensie psychologicznym. Wracając do sztuki zwierząt. Tu jeszcze jeden obrazek właśnie altanników. Wracając do sztuki zwierząt, właściwie do kluo tutaj rozważań Morrisa. Otóż Morris, zanim napisał książkę o zwierzętach, w latach 60. był dyrektorem, jednym z kierowników londyńskiego zoo. Prowadził tam taką rozgłośnię radiową, która później przerodziła w studio telewizyjne, które transmitowało w programie brytyjskim ogólnodostępnym takie właśnie pogadanki o zwierzętach właśnie z tego zoo.
I właśnie w 60. bodajże 4 roku Desmond Morris postanowił parę programów poświęcić szympansom, między innymi szympansowi Kongo, którego postanowił nauczyć właśnie malować, w związku z tym, że sam był artystą, więc stwierdził, że spróbuje Kongo przysposobić do malowania. No i te sesje nauki malowania przez Kongo były transmitowane właśnie w telewizji z tego studia w londyńskim Zoo. Tych sesji było około 23 czy 24, których już nie pamiętam. W każdym razie z każdą z tych sesji szympans posiadał coraz to nowe, coraz to lepsze zdolności, takie te, powiedzmy, manualne czy artystyczne, jak to nazwiemy. W każdym razie w efekcie tych treningów, które Morris przeprowadził z szympansem Kongo, uznał, że tak naprawdę Kongo, jeżeli odpowiednio go przyuczyć, czy w ogóle szympansy, jeżeli odpowiednio je przyuczyć, potrafią tworzyć obrazy przejawiające zdolność postrzegania kilku podstawowych zasad estetycznych. A więc po pierwsze, odczuwania przyjemności z samego faktu malowania. Szympans nie dostawał żadnej nagrody za to, że malował. Cieszył się samym tym faktem tej czynności malowania. Występowało coś takiego jak kontrola kompozycji obrazu. Kongo był w stanie ograniczyć swoje malowanie do określonej, zarysowanej przestrzeni i utrzymywać równowagę kompozycyjną ogólnego układu linii i wariacji tych układów. Czyli na przykład, jeżeli coś było na środku, to on trzymał się tego środka. Jeżeli coś było przesunięte na przykład trochę na prawo, to on wtedy zamalowywał mniej więcej równolegle tą lewą część, nie wychodząc oczywiście poza teren. Ponadto wykazywał zróżnicowanie kaligraficzne na zupełnie podstawowym poziomie, o znacznie mniejszym natężeniu niż u małych dzieci, a także wariacje tematyczne, czy też optymalną heterogeniczność obrazu, czyli ani za mało, ani za dużo kształtów i linii. Czyli nie było tak, że to była jedna kreska, nie było też tak, że to wszystko było całe zamalowane. Mniej więcej był w stanie ten balans tej heterogeniczności zachować. No więc właśnie, teraz pytanie, czy co to tak naprawdę ma wspólnego ze sztuką? Z etologicznego punktu widzenia odpowiedź tutaj być może mogłaby nam przybliżyć porównanie tej sztuki do kompozycji czy do obrazów malowanych przez małe dzieci. Otóż okazuje się, że kompozycje rysowane przez szympansę są lepsze, jeśli chodzi o wyczucie rytmu i równowagi, od kompozycji rysowanych przez dwuletnie dzieci. I to wynika właśnie z badań Morrisa, ale również z badań takiej amerykańskiej psycholog Nancy Kellogg, która w latach 50. właśnie przebadała, czy też zrobiła takie badanie polegające na tym, że zadawała małym dzieciom różne obrazy do namalowania i w efekcie tego powstawały pewne dzieła. Jednak w przeciwieństwie do małych dzieci, czyli tych dwuletnich, szympans nie osiąga nigdy fazy obrazowania, w którą dziecko chodzi w wieku 3 do 3,5 roku, kiedy zaczyna odwzorowywać najpierw twarz, oczy, usta, a potem mamę, tatę, kota czy dom. Czyli w wieku 3 do 3,5 lat dziecko wchodzi w fazę obrazowania, której szympans nigdy nie osiąga. Krótko mówiąc, to jest jeden z obrazów właśnie Kongo z tej bodajże 20 sesji. Natomiast najlepsze obrazy Kongo powstały w sesji 22. I to jest obraz Kongo z sesji 22, kiedy rzeczywiście osiągnął, powiedziałbym, taki pik swoich możliwości, właściwie mistrzostwo. Obrazy z tej sesji były bardzo, dosyć dużą popularność osiągnęły. Między innymi Picasso oraz Jean Miró zakupili obrazy z tej sesji do swoich kolekcji. Ostatnio się dowiedziałem, że w 2005 roku trzy inne obrazy z tej sesji zostały sprzedane na aukcji za 25 tysięcy dolarów. Nabywca nie zna. W każdym razie można powiedzieć, że pewne mistrzostwo tutaj... Obraz jest ładny po prostu. Ten styl dostał też swoją metkę, swój level został określony
abstrakcyjnym ekspresjonizmem lirycznym, tak? Sam Morris był abstrakcyjnym ekspresjonistą po prostu, no a Kongo, obrazy Konga stały się abstrakcyjnym ekspresjonizmem lirycznym, tak? Dla odmiany. Więc to jeśli chodzi o 22 sesję. Cóż się okazało? Po 22 sesji, kiedy Kongo osiągnął pik swoich możliwości, zupełnie stracił zainteresowanie dla tej aktywności. Przestał się... W ogóle wcześniej też się jakby specjalnie nie interesował tymi obrazami. Nie było to jakoś jego wielką... No nie zarabiał, bo to go bawiło samo w sobie, tak? Nie potrzebował tej nagrody. Natomiast z jakichś powodów stracił zupełnie zainteresowanie w samej czynności malowania, już nie mówiąc o tym, żeby te obrazy ponownie oglądać. Zdaniem Morrisa jest to sztuka, co więcej ma ona określoną nawet nazwę, jak już tutaj wspomniałem. Natomiast o czym warto wspomnieć? Tu jeszcze raz na slajdzie macie Państwo te dowody na to, że to można uznać za sztukę, tak, że jest to sztuką, a więc to zadowolenie z wykonania pracy i tak dalej, kontrola kompozycyjna obrazu. Tutaj przykłady innych obrazów malowanych przez szympansów, które to prace powstały w roku 2008 i 2009, z kolei, czyli całkiem niedawno, w Ohio State University Chimpanzee Center. Miałem okazję obcować z tymi obrazami przy okazji wyjazdu naukowego właśnie do University of Oregon, gdzie niestety badaczka, która uczestniczyła, nie chciała się podzielić, nie chciała żadnego ani podsprzedać, ani bardzo była związana emocjonalnie z tymi obrazami. Namawiałem ją bardzo długo, ale nic z tego niestety nie wyszło. Wynikało to z tego, że ona się po prostu zżyła z samymi tymi szympansami i każdy ten obraz po prostu jej przypominał tego szympansa i gdzieś tam jakąś historię się wiązał. W każdym razie najważniejsza słabość koncepcji Morrisa zawiera się w tym, że tak naprawdę stosuje on pojęcie sztuki zaczerpnięte z właśnie abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Czyli, że sztuka jest po prostu ekspresją. Że sztuka tak naprawdę, jest to bardzo szerokie pojęcie, nie każda sztuka się w tym pojęciu zawiera. Powiedziałbym, że mniejszość dzieł artystycznych się w tym pojęciu zawiera. Zanim jeszcze powiem o wadach i zaletach tego podejścia Morrisa, właściwie jako konkluzję, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym ciekawym eksperymencie, mianowicie obrazach malowanych przez słonie. Być może Państwo słyszeliście o tym, słynny eksperyment Komara i Melamida w ramach projektu The Asian Elephant Art and Conservation Project. Projekt dotyczył tego, aby populacja słoni przetrwała, które miały zostać wysłane na rzeź i stracone. Taki projekt dwóch artystów rosyjskich zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych odbył się szerokim echem na całym świecie. Ci dwaj panowie nauczyli malować słonie obraz. No i tutaj mamy takie przykłady właśnie sesji ze słoniami i to jest efekt jednej z tych sesji. To jest obraz namalowany trąbą, przez słonie, przy pomocy trąby. Tak? Autoportret. Słucham? Autoportret. Tak, co więcej, jeszcze z jakimś takim dodatkiem, kwiatem. Tutaj zresztą lepiej widać, jak oni sobie z tym radzą. Oczywiście. No i właściwie ludzie, którzy to obserwowali, bo to były takie sesje, w których uczestniczyła również publiczność, tutaj akurat na zdjęciach w tej chwili tego nie mam, ale to były takie rzeczywiście jedna z atrakcji turystycznych w tamtym regionie Indii, gdzie to się odbywało. Natomiast ten proces tego malowania zawierał pewien flip. Mianowicie to nie było tak, że słoń odwzorowywał swoją postać, czy postać kolegi, czy tam siostry, brata. Polegało to na tym, że każda linia, która powstawała przy ruchu trąby, była jakby osobno zaprogramowana przez tych badaczy. To znaczy, na przykład linia pionowa oznaczała, że z lewej strony, trochę od góry, podam mu banana.
linia bardziej pozioma oznaczała, że tutaj dostanie daktyla, a za chwilkę dostanie wodę. Więc wiązało się to z dosyć długim treningiem, natomiast efektem tego były właśnie takie dzieła, które rzeczywiście słoń przy pomocy trąby namalował. Natomiast no, nie było w tym jakby intencji słonia, tak powiedzmy krótko. Więc był to... Przepraszam? To było taki, zwykłym takim... No, małpowaniem, tak. Małpowaniem, nie słyszałem, przepraszam. Po prostu no, zwykłe ruchy trąbą, tak? Nie mające nic wspólnego z jakąś działalnością artystyczną. No właśnie, i tutaj jakby dochodząc powoli do konkluzji, więc chciałbym wrócić do tego Tatarkiewicza, naszego największego polskiego filozofa sztuki, czy estetyka, który o sztuce mówił tak. Sztuka to jest albo wytwarzanie piękna, albo odtwarzanie rzeczywistości, albo nadawanie kształtu rzeczom, albo ekspresja, wywoływanie przeżycia estetycznego oraz powodowanie wstrząsu. Zwykle dzieło sztuki zawiera kilka z tych elementów. Nie jakieś wszystkie razem, ale kilka z tych. Jeżeli przyjrzymy się definicji sztuki Morisa i temu, co robią szympanse, temu, co zrobił szympans Kongo, no to okaże się, że tutaj jakby w tym pojęciu się nie do końca zawiera. W związku z tym, że tak naprawdę sztuka współczesna nie do końca się w tych pojęciach zawiera, o których tutaj mówimy, jak gdyby na przekór tym doświadczeniom sztuki współczesnej i w zgodzie z odkryciami nauk ewolucyjnych, współcześni estetycy, którzy są zainspirowani tą myślą ewolucyjną, stworzyli taką definicję sztuki, która właśnie nie jest definicją, ale jest pewnym zbiorem kryteriów, które mogłyby opisać sztukę w jej różnorodności. I to podejście zostało określone jako podejście skupiskowe, czy definicja skupiskowa. I ono polega po prostu na tym, że zamiast definiować sztukę w sposób jakiś taki ścisły, stara się podać kryteria, które mogłyby opisać sztukę tak, jak ją postrzegamy w rzeczywistości. Czyli ci badacze postanowili, tutaj wymienieni przed chwilą, postanowili przyjrzeć się, co ludzie po prostu uznają za sztukę, tak? Bez względu na czas historyczny, bez względu na kulturę, co było w historii i pomiędzy kulturami uznawane za sztukę, jakie czynności, czy jakie cechy, kryteria rozpoznawcze zawsze charakteryzowały sztukę, bez względu na czas i miejsce jej wydarzenia. No i okazało się, że można wyodrębnić tutaj te zbiory tych kryteriów się różnią co nieco, ale ja tak przykładowy zbiór kryteriów tutaj Państwu prezentuję. Ten zbiór zawiera 12 właśnie takich pozycji i między innymi jest to bezpośrednia, niepraktyczna przyjemność, czyli że sztuka zawsze nigdy nie jest po coś robiona, tylko po to, żeby właśnie nie mieć nic tak naprawdę w zamian, tak? To jest jedna z cech sztuki w sensie międzykulturowym. Sztuce towarzyszy zawsze biegłość i wirtuozeria. To znaczy na całym świecie pielęgnuje się, docenia i podziwia kunszt artystyczny. Sztuka zawsze jest przypisana do jakiegoś stylu, więc twórcy przedmiotów, przedstawień artystycznych przestrzegają zasad kompozycji, które przyporządkowują ich twórczość do określonego stylu. Sztukę cechuje nowatorstwo i kreatywność, więc jest oceniana, chwalona i podziwiana za oryginalność, kreatywność i zdolność do zaskakiwania publiczności. Sztuce towarzyszy zawsze jakaś odmiana krytyki i oceny. Właściwie nie istnieje sztuka bez jej oceniania, bez jej krytykowania. Sztuka jest również związana z naśladownictwem, więc poza kilkoma wyjątkami, takimi jak na przykład muzyka, przypadku czy malarstwo abstrakcyjne, dzieła sztuki przedstawiają lub naśladują doświadczenia związane z światem rzeczywistym. Sztuce przypisane jest zawsze szczególne miejsce, znaczy jest ona w jakiś sposób obramowana, estetycznie oddzielona od życia codziennego, traktowana jako źródło specyficznych doświadczeń niezwiązanych z jakąś praktyką codzienności.
Sztuka również wyraża indywidualność, tak? Ma taką zdolność do wyrażania osobowości artysty. Jest zwykle ukryta w praktykach artystycznych bez względu na to, czy uda się to w pełni osiągnąć, to wyrażenie. Poza tym sztuka związana jest z emocjami, o czym już wspomniałem, doświadczenie dzieł sztuki jest przeplatane emocjami o różnym stopniu na sile. Sztuka stanowi wyzwanie aktualne. Wydają się dzieła sztuki stworzone do wykorzystywania złożonych, różnorodnych zdolności percepcyjnych, intelektualnych człowieka. Ponadto tradycje i instytucje sztuki zawsze towarzyszą zarówno przekazom ustnym, aż po cywilizację pisma. Zawsze to się odbywało w obrębie określonych kultur i właśnie tradycji i instytucji sztuki. I ostatnie kryterium, wyobraźnia. Artyści, odbiorcy sztuki spotykają się w fantazyjnych światach wyobraźni. Wydaje się, że to ostatnie kryterium jest jak najbardziej sztuce przypisane od wieków, jest czymś, co tak naprawdę odróżnia sztukę od niesztuki. Istnieją w refleksji estetycznej takie przypadki graniczne sztuki, które bardzo często są analizowane i badacze się zastanawiają, czy to jest sztuka. Przykładem sport w wykonaniu mistrzowskim, albo na przykład biżuteria. Czy to jest sztuka? Tak? Czy piękny gol w finale Mistrzostw Świata to jest sztuka? Tak? Podkręcona piłka wpada w okienko bramki. Czy to jest sztuka? No więc kryterium numer 12, wyobraźnia, podpowiada, że to nie jest sztuka, bo to się dzieje naprawdę, a nie wyobraźni. Co więcej, ten gol jest strzelony po to, żeby osiągnąć jakiś cel, zwycięstwo. Dzieła artystyczne są tworzone po to, żeby... Właśnie, czy są tworzone po to, żeby osiągnąć zwycięstwo? Być może ktoś tworzy, żeby wygrać jakiś konkurs na przykład, ale zdaje się, że w sam proces tworzenia nie jest wpisane to, że ja chcę osiągnąć sukces przy pomocy tego dzieła. Więc to, jak się wydaje, odróżnia sztukę od niesztuki. Przechodząc niejako do konkluzji tych tutaj przedstawionych rozważań, chciałbym teraz powiedzieć, dlaczego moim zdaniem szympansy nie tworzą sztuki oraz dlaczego ewentualnie sztuka szympansów jest ważna. Więc najpierw, dlaczego szympansy nie tworzą sztuki? Otóż jeżeli przyjrzymy się tym eksperymentom, które zostały do tej pory wykonane, i przede wszystkim temu wzorcowemu eksperymentowi Desmonda Morrisa z szympansem Kongo. To, co zauważamy, to to, że szympans nie maluje obrazów z estetycznych powodów. Tak? Że raczej bawi go to, że zamalowuje pustą kartkę, niż że zapełnia ją z powodów estetycznych. Co więcej, każdy szympans, który gdzieś tam sobie ten obraz namaluje, następnie wykazuje brak zainteresowania. To znaczy, jest to też zupełnie takie nieartystyczne, powiedzielibyśmy, tak? Artysta, który namaluje obraz, bardzo chętnie do niego wraca, tak? Lubi sobie go oglądać, lubi go pokazywać, lubi go konfrontować z czyimiś odczuciami estetycznymi. Nie ma tak, że artysta namaluje i do tego nie wraca. Jeżeli tak jest, to jest to nieautentyczne działanie artystyczne. Kolejna rzecz. W przypadku, gdyby opiekun nie zabrał tego obrazu, to tak naprawdę szympans nie przestał go malować. Znaczy on by ją zapełniał dalej, aż powstała taka ciemna maść, która po prostu nic nie przedstawia. I kolejna cecha, czy dlaczego nie należy uznać tej sztuki szympansu, czy tego obrazu przez szympansa za sztukę, to to, że przyjemność właśnie jest czerpana nie z powodów estetycznych, tylko właśnie z powodów tych rytmicznych ruchów, które po prostu sprawiają przyjemność szympansowi jakby taką naturalną samą sobą. Natomiast dlaczego sztuka szympansów może mieć znaczenie? Po pierwsze, jak się wydaje, tutaj świat sztuki sam odpowiedział na to pytanie. No jeżeli obraz szympansów sprzedaje się za $5000, tak? No to znaczy, że jest ważny, tak? Że się może podobać i jest uznawany za sztukę. Po drugie, jeżeli weźmiemy szeroką definicję sztuki, czyli tą, którą stosuje Morris, również możemy zaliczyć ekspresję szympansów do sztuki. Co więcej,
Mamy definicję instytucjonalną sztuki, która mówi, że sztuka, jeżeli uznamy ją za sztukę, albo jeśli jakieś ciało opiniotwórcze uzna to za sztukę, no to to jest sztuka. W związku z tym, w tym sensie również możemy uznać malarstwo szympansów za sztukę. Wydaje się, że nieco ważniejszą kwestią tutaj od tych takich definicyjnych jest jednak to, że sztuka szympansów może być uznana za taką, ponieważ występuje bardzo rzadko. Nie jest czymś, co jest jakby powszechne. Jeżeli policzymy, ja tak sobie spróbowałem kiedyś oszacować, ile jest mniej więcej artystów szympansów na świecie, to okazało się, że jest ich około kilkuset, powiedzmy, tak, malujących szympansów. No więc jeżeli mamy obraz szympansa, który jest kilkuset na całym świecie, no to jest to naprawdę rzadkość. Cechą nieodłączną sztuki każdej, prehistorycznej, współczesnej, jest oceny sztuki, jest to, że to, co cenimy w sztuce, to jest również rzadkość. Tak? Jeżeli materiał jest rzadki, to bardzo wtedy to cenimy. Jeżeli łyżeczka jest wykonana ręcznie, jest ona bardziej cenna od łyżeczki, która jest wykonana w fabryce, która produkuje łyżeczki masowo 100 na minutę. Rzadkość występowania czegoś powoduje, że bardziej to cenimy z estetycznych powodów. I to jest, zdaje się, cecha ewolucyjna człowieka również, że ceni taką właśnie rzadkość występowania, ponieważ jakoś ku to podpowiada, że być może coś jest w stanie na tym ugrać albo skorzystać. No i w końcu działalność charytatywna. Okazuje się, że te malowidła szympansów niesamowicie wpływają na budżety różnego rodzaju sanktuariów, które przechowują szympansę. I tutaj rzeczywiście jest to wartość nieoceniona, tak? Tutaj taki przykład sanktuarium szympansów, w którym miałem okazję być podczas mojego pobytu badawczego w Stanach Zjednoczonych. To jest sanktuarium, które się mieści w Bend w stanie Oregon. I ono przechowuje szympanse, które gdzieś tam zostały. Takie miejsce, gdzie sobie po prostu ostatnie, powiedzmy, lata swojego życia spędzają w ciszy, w spokoju, pod bardzo dobrą opieką. Nie jest to bynajmniej zoo, tak? Znaczy tam nie ma czegoś takiego, że można przyjść i sobie codziennie obejrzeć. Raz w roku jest organizowany open doors i to właśnie miałem okazję w tym czasie, kiedy tam byłem, były takie otwarte drzwi i mieliśmy okazję ze znajomymi tam sobie pojechać. I wtedy rzeczywiście pokazywane jest całe to sanktuarium, te zwierzęta, jest pani, która oprowadza, opisuje. Mówi również o biografii tych szympansów, więc można się dowiedzieć, jak one tam trafiły, co, jaka była ich historia i tak dalej. I również ta działalność charytatywna ma miejsce. I tutaj właśnie jest taki, Państwo widzicie, w oddaleniu obraz, który był wystawiony. On był wystawiony za $700, można go było kupić. Tak? On z bliska wygląda w ten sposób. Oczywiście chodziło właśnie o to, że help us, help them, tak? Czyli jeżeli kupimy ten obraz, no to te pieniążki pójdą na to zorganizowanie ich życia tych szympansów. Co ciekawe, autor tego obrazu, to jest ten szympans tutaj z lewej chyba strony. Bardzo jest ciekawa jego historia, mianowicie to jest szympans, który pracował w Las Vegas razem ze swoją siostrą, szympansicą, u pewnego człowieka, który organizował, można było sobie zrobić zdjęcie z szympansem, tak, w Las Vegas. I pewnego razu, kiedy te szympanse były w pracy razem z tym człowiekiem, ten człowiek miał zawał serca i zmarł. I nie wiadomo było, co zrobić z tymi szympansami. Szympansy się wystraszyły, jeden pobiegł gdzieś w miasto, został zastrzelony przez policję. Drugi gdzieś tam się schował i właśnie udało się go ocalić i znalazł się w tym właśnie sanktuarium w Bend. No i okazało się, że całkiem dobrze się ma i między innymi maluje takie obrazy, które tutaj można zobaczyć. Zaraz, ja przyniosłem tutaj ze sobą, ponieważ nie kupiłem tego za 700, ale kupiłem obraz szympansa, tego z prawej strony, który kosztował mnie $100. Trochę znacznie gorszy, ale myślę, że i tak całkiem niezły. Szympans się nazywa Tilly. Tutaj też mam jego zdjęcie z tyłu, można sobie obejrzeć. No, różnie możemy to ocenić. Natomiast jest to rzecz dosyć rzadka, więc cieszę się nią bardzo.
Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ Bend znajduje się w stanie Oregon. Oregon jest takim stanem dosyć, powiedziałbym, otwartym na wszelkiego rodzaju eksperymenty, również artystyczne. Zorganizowano konkurs malarstwa szympansów w Eugene, w stanie Oregon. No i właśnie szympansica Petty z tego sanktuarium została zwycięzcą i główna nagroda to było 10 tysięcy dolarów właśnie na ten. I to jest obraz, który namalowała Patty. Nie tak dobry jak też obrazy Kongo, ale ciągle myślę, że cieszące oko. A jeśli sobie uświadomimy, że to tylko jeden z 300 aktywnych artystów tego gatunku, no to myślę, że ta satysfakcja jest jeszcze większa. Dziękuję bardzo. Thank you.